Felis Meret, czyli znak wersji polsko-węgierskiej od wydawnictwa IPN. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie produktu. O, jest IPN. Tu jeszcze informacja o grze, gracie 10 plus, 2 do 26 aż gracie, czy cała klasa może grać. Czas gry około 15 minut. No tu jest właśnie jak to się pisze po węgiersku, a po polsku na dole, tylko tu do góry nogami, ewentualnie mamy tu. W pierwszym filmiku obejrzeliśmy sobie te karty, a teraz została nam całkiem spora część kart. Znaczy spora część, wszystkie karty, ale całkiem dużo ich jest to w ten sposób. Zasady gry na podstawie duble, czyli wyszukiwanie identycznych obrazków, tak. Z tyłu mam dokładnie informacje i to są informacje po węgiersku, informacje po polsku. Zaraz, tu nam się karty złączyły chyba. Tak, już je rozcinamy. Mamy te, co nam zeszły na boczek. I informacje o tym, co widzimy na drugiej stronie. Informacje. Polski, węgierski. I symbole lub portrety. I tak na każdej zjedziemy. Po kolei oglądali. Momencik. Tu się nam złączają. O. Teraz mamy tu. Karty są generalnie tutaj po 8 pakowane. O, udało się rozdzielić. I wyjaśnienia. Karty. I opisy polski-węgierski. Jeszcze tutaj strona.
Obrazki się będą część powtarzała, bo musimy te same znajdywać, jak będziemy przeglądali. I jak przemieniliśmy z tej strony. No, prawdopodobnie pokazałem wszystko. One są jeszcze w rameczkach. No i jest tego jak tutaj widać mnóstwo kart i to jest połowa pudełka, a druga połowa pudełka to są właśnie te karty informacyjne. Dlatego filmik podzielony na dwie części, bo tego tak dużo jest. Po prostu ogromne, ciężkie pudło wypełnione wiedzą historyczną i symbolami. Znaj znak, gra edukacyjna lub Felis Meret. Po węgiersku, o przyjaźni polsko-węgierskiej, historii Węgier i historii Polski. Od wydawnictwa IPN, dziękuję.